Ewangelia, według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 20 do 26. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem. Tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy kolejny fragment dwunastego rozdziału. Popatrzmy, co Bóg dzisiaj kieruje do nas. W przeczytanej historii mamy Greków, którzy przybyli na święto żydowskie i chcieli zobaczyć i chcieli ujrzeć, poznać Pana Jezusa. Więc na samym początku to trochę dziwne, że Grecy przychodzą do Izraela, do Jerozolimy, aby w ogóle przyjść na ich święto. Przecież Grecja, a Izrael to zupełnie inne kraje, zupełnie inne kultury. Ale też tak się działo. Bóg wykorzystał między innymi to, że Doszło do tej niewoli babilońskiej wcześniej, i naród izraelski był rozproszony, to tam gdzie był, to jednak celebrowali i świętowali, czcili Boga. I przekazywali te informacje dalej, ludzie ich obserwowali i widzieli, że to, co robią Żydzi, to ma sens, że oni służą rzeczywiście Wielkiemu Bogu. Też słyszeli pewnie te historie, a może i widzieli. Działalność Boga. Także i niektórzy spoza Izraela uwierzyli Bogu i przystępowali do wiary narodu izraelskiego. Oni byli tak zwanymi prozalitami, czyli osoby, które porzuciły swój system wierzeń w to, co wierzyli. No, jeżeli popatrzymy tutaj na Grecję, no, Grecja słynęła wtedy z nauki, też z potęgi. Co prawda, może już się chliła ku końcowi, ponieważ imperium rzymskie tam zdominowało również i Grecję. Natomiast przecież wiele nauki, wielu filozofów przede wszystkim pochodziło z Grecji i Grecja dała naprawdę początek wielu naukom, więc oni byli mądrzy, opierali się generalnie na nawierzeniach, i wierzyli w wiele, wielu bogów, wiele bóstw, w tym wszystkim też stawiali człowieka w centrum i myśleli o sobie. Natomiast nauka czy, czy wiara Izraela przecież nie stawiała człowieka, czy jego rozumu w centrum, a stawiała w centrum Boga i mówiła, że wszystko zależy od Boga. Więc popatrzcie się, ci Grecy zostawili. Swoje wierzenia, ten kult człowieka, mądrości i zwrócili się ku Bogu. Ku Bogu, który stworzył wszystko, który zarządza wszystkim. Więc jest to dość taka niesamowita postawa. Zostawili wierzenia swoich ojców i poddali się Bogu, ponieważ zobaczyli i uwierzyli Bogu. Przede wszystkim studiowali, Słowo Boże, tak zwany Stary Testament, uczestniczyli, brali udział w tych właśnie świętach, poznawali Boga, słyszeli też o Panu Jezusie. Jestem przekonany, że zaczęli dodawać dwa do dwóch to, co czytali w Piśmie Świętym, to, co widzieli też tym właśnie rozumem, że to wszystko zaczyna być spójne i że Pan Jezus to może być tym Mesjaszem, o którym Izraelici... Mówią, w którego oni wierzą, że przyjdzie. Przecież przeczytali te wszystkie proroctwa. Ta mądrość, która wywodzi się z Grecji, zaczęła też działać i dlatego przyszli, bo chcieli ujrzeć i poznać Pana Jezusa. Dla mnie to jest taka niesamowita postawa, że żyli sobie pewni ludzie wśród swoich znajomych, swojej rodziny, wśród swojej kultury, swoich wierzeń i coś zobaczyli i nie powiedzieli słuchajcie a dobra to wy sobie tam wierzcie starych drzew się nie przesadza jak to często przecież słyszymy ale jednak zaciekawiło ich to i zaczęli rozważać właśnie że może ta prawda nie jest tam gdzie oni myślą bo mówiono im cały czas w tym zostali wychowani ale popatrzcie się Postawa Greków, oni wciąż poszukiwali prawdy i nie opierali się na tym, co usłyszeli, przyjęli to za pewnik, jednak dalej szukali. Ci Grecy zobaczyli, że w Bogu Izraela jest prawda, ale ponad to zaczęli widzieć nie tylko to, co mówił Izrael, ale zaczęli też sami myśleć i wychodzić ponad to, może nieco zostało napisane, ale właśnie to co zostało napisane zaczęli kojarzyć z faktami i dlatego przychodzą, aby też poznać Jezusa, aby się upewnić. A może to co do tej pory słyszeliśmy to nie było prawdą, a może to co słyszeliśmy do tej pory jest prawdą, ale nie całą prawdą, ale jest jeszcze więcej w tej wszystkich historii. Może nie wszystko zostało jeszcze odkryte, pokazane albo wypełnione i oni się tym fascynują i chcą zobaczyć jeszcze więcej. Czyli zostawili wszystko, co do tej pory było związane z Grecją, z Grekami, po to, aby właśnie dalej służyć. Myślę, że nam często brakuje takiej postawy. Nieważne teraz, czy wywodzimy się, no teraz powiem o Polakach, z tradycji, jak znakomita większość katolickiej, czy nawet protestanckiej. Przyjmujemy, że znamy prawdę. Oczywiście katolicy powiedzą, nasi przodkowie tak wierzyli, dziada, pradziada, tak zawsze, tak Kościół naucza, co wy nam, protestanci, będziecie mówić. Ale i przecież protestanci często mówią, no tak, my znamy prawdę, tamto jest kłamstwem i my już wiemy. Czy na pewno my wszyscy wiemy? Czy sięgamy do tego słowa i staramy się nie zobaczyć coś nowego, ale zgłębić tę naszą wiarę? Jak często opieramy się na tym, co po prostu już wiemy, i to nam wystarczy. I myślimy, że no właśnie, to tyle poznaliśmy prawdę, teraz niech inni się martwią. Ale kiedy podchodzimy w ogóle do Boga, który jest nieskończony, który nie ma początku ani końca, to czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że ja już poznałem prawdę? Oczywiście jakąś prawdę, która no tak, jeżeli uwierzyłem Jezusowi i Chrystusowi, to prawda, która jest potrzebna mi do zbawienia. Ale jak często myślimy, że ja już znam Jezusa Chrystusa, ponieważ o nim słyszałem, jakąś historię usłyszałem. Ale czy zgłębiamy tą prawdę, czy chcemy dalej poznawać, a czy to, co my przyjmujemy za prawdę, jest na pewno prawdą? Czy badamy to wszystko, co do tej pory mówili w naszym kościele, w naszej rodzinie, i nieważne, czy to było katolickie, czy to było protestanckie, tylko czy my. Jesteśmy nastawieni na to, aby właśnie ujrzeć i poznawać Chrystusa. Jak wiele osób powie, a ja już znam Chrystusa, ja słyszałem o Chrystusie, ty mnie nie mów, nie nawracaj, nie ewangelizuj. Kochani, kiedy ja słyszę taką postawę, to się zastanawiam: naprawdę? Wszystko już wiesz o Chrystusie? Kiedy ktoś chce mi powiedzieć o Chrystusie coś, to ja staram się słuchać. Okej, okay, mów mi o Chrystusie, może dowiem się coś, czego jeszcze nie wiem. Bo to, że przeczytałem kilka czy kilkanaście razy Pismo Święte, to, że od tylu lat wierzę, to, że tyle godzin spędzam nad Pismem Świętym, to wcale nie oznacza, że ja już znam całą prawdę. Kochani, im więcej siedzę, a na szczęście Bóg pozwolił mi na to, że mam trochę więcej teraz czasu, aby właśnie czytać Pismo Święte, studiować je. Odkrywam, jak mało jeszcze wiem o, o Bogu, jak coraz więcej się dowiaduję, jak nie skupiam się na tym, aby przeczytać Pismo Święte i się tym pochwalić, ale aby czytać je po prostu i się tym rozkoszować. Czytać małe fragmenty i jestem codziennie zaskoczony, jak dużo treści jest w tym fragmencie, takim małym fragmencie. A co więcej, fragmencie, który już kiedyś czytałem, i wydawało mi się, że już wszystko tam odkryłem. A tu jeszcze więcej, po kilku dniach się okazuje, że tam jest. Kochani, to jest niesamowite, właśnie. I taką postawę pokazywali ci Grecy. Czy my taką postawę pokazujemy? Czy nam się już wydaje, że my wszystko wiemy? Dalej Pan Jezus właśnie mówi, że kiedy my zamkniemy się na własnym życiu, na własnym zrozumieniu, to tak naprawdę tracimy życie. To tak naprawdę stracimy to życie. Ale kiedy odrzucimy nasz pomysł, nasz plan, to, co właśnie jak my chcemy przeżywać, a poddamy się całkowicie Bogu, to zyskamy to życie. I co więcej, jeżeli to życie nasze umrze, a musi umrzeć, i porównuję, to jest piękne porównanie w ogóle do, do rolnictwa, że kiedy siejemy, czy właśnie takie ziarno pszeniczne, czy na przykład bulwę ziemniaka, to to wszystko musi umrzeć, to musi wszystko zgnić, i z tego wychodzi nowy plon, i jest tego coraz więcej. Kochani, jak często nam się właśnie już wydaje, że my wszystko wiemy i przyjęliśmy, i żyjemy sobie. Dalej. Ale Chrystus mówi, że kiedy Ty powierzyłeś się Bogu, to już nie ma tak, że Ty poznałeś, a dalej sobie możesz żyć ze znajomością prawdy. Nie, Twoje życie musi umrzeć. Twoje życie po poznaniu prawdy musi być całkowicie nowe. Nie pozostawać w tym, co do tej pory byłeś, ale musi być całkiem nowe. I z tą prawdą idziemy dalej ogłaszamy tą prawdę, ale też nasłuchujemy i cały czas pogłębiamy tą prawdę, tą wiedzę o niepojętym Bogu. Jezus tutaj wskazuje, jeżeli chcemy, ktoś chce iść za nim, chce mu służyć, chce być jego uczniem, to właśnie wszystko co do tej pory było jego musi zostać zapomniane. Musi Umrzeć. Musi to zostawić i iść teraz za słowem Bożym. A słowo Boże mówi, żeby właśnie cały czas zgłębiać, poznawać no i ogłaszać też innym. Powinniśmy się fascynować Chrystusem. Oni często właśnie sami już mówimy, że starych drzew się nie przesadza. My już wiemy, poznaliśmy, ale my już jesteśmy starzy. Cóż my możemy? Niech inni robią. Nie, kochani, to wciąż Bóg od nas woła i chce, abyśmy mu służyli. Tamci też, też niech służą, ale niech tamci się zajmą sobą, a Bóg do nas mówi: Ty umieraj dla mnie, teraz jesteś mój. Pozdrawiam serdecznie, błogosławie i życzę dobrej nocy.